kochani, witam Was w kolejnym vlogu. Tym razem to będzie 5 pytań do... Zaczynamy! Pytanie numer 1. Czy ubierasz się w coś więcej niż jeden raz? Coś takiego, co się powtarza bardzo często i też chyba przez to, że na blogu jest tyle stylizacji, te rzeczy bardzo rzadko się faktycznie powtarzają, to zastanawiacie się, czy moja garderoba nie ma dna, czy ja, nie wiem, po jednym razie wyrzucam te rzeczy, czy co z nimi robię. Zdecydowanie tak nie jest, ponieważ blogowanie jest moją pracą i pokazywanie Wam nowych stylizacji, nowych rzeczy jest jej częścią. Dlatego staram się, żeby na blogu rzeczy nie powtarzały się zbyt często. Oczywiście zdolny obserwator wypatrzy, że mam takie swoje ulubione dodatki albo części garderoby, które gdzieś tam się przewijają po kilka razy. Natomiast staram się gdzieś pokazywać coś nowego, tak żeby też czytelnik, który zagląda na bloga, miał pewne poczucie świeżości. Teraz pytanie numer 2. Czy masz rodzeństwo? No to ku mojej wielkiej rozpaczy niestety jestem jedynakiem i zawsze nad tym ubolewałam. Wychowywała mnie mama, więc tak naprawdę w domu nas była tylko dwójka i zawsze mi brakowało gdzieś brata albo siostry, dlatego też zresztą jestem taka pro w ogóle zwierzęca i zawsze miałam pupilka jakiegoś od szczura, myszy, szynszyla czy szynszyli tak naprawdę. Potem miałam kota, praktycznie przez całe swoje życie miałyśmy koty. I teraz mam małą, czarną, złoto oczkę, za którą strasznie tęsknię i ona mieszka w Szczecinie. Co do rodzeństwa, to uważam, że coś takiego jak brat i siostra jest niesamowitą instytucją, bo też uczy Was, jak żyć w społeczeństwie, jak dogadywać się z drugą osobą i zawsze rodzeństwo jest taką pierwszą gdzieś tam próbą sił często, co jest w ogóle dla mnie mega super, te wszystkie ciągnięcie się za włosy, o których ja całe życie marzyłam, a nigdy nie było mi to dane. Gdzieś obserwowałam u swoich przyjaciół. No i co, kochani, no róbcie dzieci, niech nie będą samotne i tyle mogę powiedzieć, no. Bycie jedynakiem nie jest fajne, no, więc jeżeli macie możliwość, żeby wasze pociechy miały brata lub siostrę, to zalecam. Dr. Macadamian Girl wypisze wam receptę. Pytanie numer 3, czyli co sądzisz o stylu grunge i indie? To są dwa zupełnie różne style i muszę przyznać, że obecnie zdecydowanie bliższy mi jest styl indie, bo takie klimaty orientalne, trochę też połączone z pewnym duchem takiej wolności, boho i wszystkiego, co gdzieś tam jest długie, zwiewne i kolorowe, są mi strasznie bliskie i taka estetyka, jeżeli ktoś śledzi mojego bloga, to wie, że bardzo często się przewija w moich postach. Jeżeli chodzi o styl grunge, to muszę przyznać, że nawet ja, będąc nastolatką, przechodziłam taki okres lekkiego buntu i może niekoniecznie objawiało się to podartymi rajstopami, martensami i wszystkimi takimi dosyć kojarzonymi z grunge'em atrybutami, ale byłam swego czasu trochę takim punkiem, w takiej wersji oczywiście soft, bo ja słuchałam bardziej Green Day'a, czyli to jest punk rock i gdzieś tam takie dosyć miękkie odmiany tego stylu. Ale czarne spodnie, do tego pasemka we włosach, trampki, gdzieś tam ćwieki były mi bliskie. Także jeżeli myślicie, że Macadamian to zawsze 100% glamour i takiej efemerycznej Tamary, to nie zawsze tak było. Pytanie numer 4. Coś, co ciekawi większość z Was. W jaki sposób tworzysz stylizację, jak to u Ciebie wygląda? Ja się zawsze śmieję, że dla mnie stylizacja to trochę jak puzzle, a trochę jak malowanie, bo ważna jest kompozycja. Ja nie zawsze zastanawiam się, czy tę bluzkę połączyć Miotku, wybacz! Zen! Dobra. Nie zawsze zastanawiam się, czy tę konkretną bluzkę połączyć z tą spódnicą, tylko bardziej wizualizuję to wszystko jako całość, bo myślę sobie o kompozycji, o tym, jaka plama barwna gdzie będzie pasowała, a dopiero potem dobieram fasony i całą resztę. Czyli na przykład mam spódnicę i sobie myślę, z czym ona się fajnie skomponuje u góry, z jakim kolorem. Dopiero potem szukam odpowiedniego fasonu, a na samym końcu dobieram dodatki. A tak naprawdę to wszystko dzieje się symultanicznie, bo gdzieś tam w głowie, mówię wam, trochę jak macie Tetrisa i spadają wam nagle różne klocki, to tak wygląda moja głowa w środku. I to staram się wam pokazywać na blogu i mam nadzieję, że te stylizacje i to co robię trochę ogląda się jak takie obrazy,
bo nic tam nie jest przypadkowe. Ostatnie pytanie jest od jakiejś bardzo uważnej czytelniczki mojego bloga, bo zapytała mnie, czy to prawda, że pracowałaś kiedyś w Pepe Jeans i czy te puszki Campbella u góry są właśnie z tego sklepu? Chodzi o puszki, które było widać w poprzednich vlogach, my trochę zmieniłyśmy scenografię, ale tak, na początku był Vogue, czyli taki butik, w którym były tylko buty i torebki, zresztą włoskich marek, bardzo dobrych. Jak widzicie, już wtedy wiedziałam, w jakim kierunku zmierza moja kariera. Potem pracowałam w Tom Taylorze, czyli to jest... To jest nie, chyba niemiecka marka, ale teraz nie powiem wam na 100%. No i taką moją ostatnią pracą była rzeczywiście praca w Pepe Jeans. Dzięki temu zresztą mogłam moje pierwsze podróże vlogowe odbywać, bo debet na karcie się sam nie wypełnia. No i w tym Pepe, jak wiecie, Pepe jest znane przede wszystkim z tego, że ma jeansy. Zgadnijcie, ile par jeansów ja mam w swojej szafie. Dokładnie dwie, te, w których musiałam przychodzić do pracy. To był też jedyny okres w moim życiu, kiedy nosiłam t-shirty, bo to był nasz obowiązkowy strój pracowniczy. Jestem teraz ekspertem, jeżeli chodzi o dobór jeansów, bo my mieliśmy z tego całe szkolenia. Ja wiem, jakie jeansy trzeba dobrać do swojej sylwetki, czy do cudzej sylwetki, jaki krój nogawki, jaki kolor, żeby jak najlepiej się z kimś zgrywał. I to, co wam mogę poradzić, to pamiętajcie, żeby się w jeansach nie sugerować modą. Jak są modne marchewki i wszyscy noszą marchewki, to nie róbcie tego, bo jeansy nie są od tego, żeby były modne, tylko są od tego, żeby wymodelować waszą sylwetkę. Dziękuję wam bardzo, mam dzisiaj wyjątkowo dobry humor, więc fajnie mi się bardzo odpowiadało na te pytania. Mam nadzieję, że lubicie ten cykl i jeżeli chcecie być na bieżąco, pamiętajcie o subskrybowaniu kanału. Buziaki!